Cześć! Na dzisiejszym spotkaniu chciałabym z Wami porozmawiać i zaprosić Was do ćwiczenia kolejnej podstawy naszej supermocy. Jest nią życzliwość. Na początku przez chwilę skupmy uwagę na wyobrażeniu kogoś, kogo lubimy. Może to być osoba, ale również ulubione zwierzę, roślina lub nawet maskotkę. Ktoś, do kogo łatwo poczuć sympatię. Wyobrażamy sobie dobre życzenia dla tego kogoś. Mogą to być życzenia szczęścia, zdrowia, powodzenia, oby ta osoba nie cierpiała, oby zawsze miała przyjaciół. Można wypowiadać te życzenia w myślach i wyobrazić, jak wyglądają. Jest to kolorowa chmura, światło, a może list, a może SMS. Wyobraźmy sobie, że wysyłamy te życzenia. Jakie uczucie temu towarzyszy? Jak odczuwa się oddech? Jakie myśli się pojawiają? Następnie możemy wysłać życzenia do siebie. Najpierw skupiając się na tym, jakich życzeń potrzebujemy. Następnie wypowiadamy te życzenia w myślach, wyobrażamy sobie, jak wyglądają i wysyłamy je. Jakie to uczucie? Jakie uczucia się Was pojawiały? Czy były takie same podczas wysyłania życzeń do kogoś i do siebie? Dlaczego otrzymanie od kogoś szczerych, dobrych życzeń ma znaczenie? Co to znaczy być życzliwym? Być życzliwym to znaczy życzyć innym dobrze. To znaczy życzyć im powodzenia. Powiedzieć dzień dobry, dziękuję, przepraszam. Pomóc mamie w zakupach. Przytulić brata albo siostrę, kiedy tego potrzebują. Życzyć miłego dnia komuś. Tak po prostu. Jakie jeszcze inne rzeczy można robić, żeby być życzliwym? Zastanówcie się nad tym. Możecie napisać nam odpowiedź w komentarzach.